gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special, special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special, special. Snow is falling all around me. Children playing, having fun. It's the season for love and understanding. Merry Christmas, everyone. All around me, children playing, having fun. It's the season for love and understanding. Merry Christmas, everyone. Time to party and celebrations. People dancing all night long. Time for presents and exchanging kisses. Time for singing Christmas songs. We're gonna have a party tonight. I'm gonna find that girl underneath the mistletoe and kiss by candlelight. Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, witam was na kanale Karolina G i witam was we vlogmasie numer 8. Już 8 vlogmas, mamy poranek, mamy poniedziałek, na zewnątrz jest tak wiecie wilgotno, mokro, tak ponuro, wolałabym, żeby było słoneczko i mrozek, no ale nie wybiera się pogody. Zawożę dziewczynki do szkoły, jak zawsze szykujemy się z rana, ogarniamy, zaraz Matysia przyjdzie, otworzy kalendarz, potem zawiozę dziewuszki moje kochane i muszę jechać do sklepu, muszę jechać po pieczywo, bo nam się skończyło i już dzisiaj kombinuję, nie skończyłoby nam się pieczywo, gdybym nie zjarała wczoraj 8 bułek. Piekłam w piekarniku bułki, otworzyłam, zjadłyśmy z Lilą dwie i stwierdziłam, że trzeba je jeszcze dopiec, bo wiecie, nie są takie zupełnie takie fajne. No i jak je włożyłam do piekarnika, tak mój piekarnik w ogóle bardzo cicho informuje o tym, że zakończył swój proces pieczenia. No i co? I Matysia przyszła, mamo, te bułeczki takie ciemne, takie czarne mają być. No, także zjarałam bułki, nie mamy pieczywa z rana, ale mam makaron, bo wczoraj gotowałam zupę, więc zrobię dziewczynom makaron ze śmietaną, z dżemem, do szkoły, do tego jakieś owoce i pojadę szybko dzisiaj po chleb, także nadrobimy to już po południu, wszystko będzie w normie. Mam w ogóle listę do sklepu, ale nie wiem, czy będę wchodziła dzisiaj do innych sklepów, bo chcę jeszcze coś tam dokupić, jakichś ozdób świątecznych i tak dalej, ale nie wiem, czy to dzisiaj. Myślałam o umyciu dzisiaj okien na dole, tylko że ta pogoda, jak zacznie padać, to nie wiem, czy to w ogóle ma sens. No, ale coś tam wymyślimy. I co? Co, Nuniu, cześć, co? Też się chcesz przywitać? No, i także witamy was z Rabuniem. Szybko robię te lunche dla dziewczyn, bo powiem wam, że już mamy 8:16, musimy zakładać buty 8:28, a ja jestem w czarnej dziurze. Tak? Pokaż mi, jak założyłaś dzisiaj czapeczkę. Nie chcesz, żeby ci włosy, tak? No dobrze, nie możemy tutaj popsuć Matysi fryzury. Które okienko? 8. Proszę bardzo. Ciekawe, czy znowu coś poprzekręcało się? Pewnie tak. Orzechy! Orzechy? Pokaż. Orzechozjadaczom. Migdały, orzechy ziemne, pistacje, orzechy pekan, kokos, błonnik, ekstra porcja. Wow, fajne, co? No! Jak tam dzisiaj nastrój? O, nasz kot zaszczekał. Jeszcze nie mówiliśmy tego naszym widzom, ale nasz kot czasami co robi? Szczeka. I my sobie żartujemy, że mamy kotopsa czasami. O, Lilusie mamy, która gania naszego Rabunia. A ty masz takie fajne dzisiaj pokręcone, widzę, włoski. Tak, tam to tak. Ale ładniej w rozpuszczonych, wiesz, bo tak miałaś takie bujne. O, no wiem, ale nie mogę do szkoły. Lilusia, ty gotowa? Tak. Tak? No, pioneczka. Teraz już losujemy, moi drodzy, następną nagrodę, czyli dla drugiego widza. 7 okienek. Od czego zaczniemy, Lilunio? Nie wiem. Teraz jest tak, że odwrotnie była skrzynia i musiałyśmy ją obrócić. Okej.
Pokaż, co tu masz? Skarpetę, czyli zaczynamy podobnie jak w upominku numer 1. Jeszcze, moi drodzy, nie wybraliśmy zwycięzcy, jeśli chodzi o nagrody z pierwszego kalendarza. To nam chwilkę pewnie zajmie, ale bardzo ładna skarpeta ląduje do kolejnej osoby, taka z reniferem. I tu będziemy wkładać niespodzianki. Moja Lilusia dzisiaj postanowiła pójść w mikołajowej czapce do szkoły, żeby umilić wszystkim dzień. Bo na pewno będą się pytali, Lila, co ty jesteś świętym Mikołajem? I co im powiesz? Nie. Powiesz, że nie? Że to pomyłka? A może jesteś pośrednikiem świętego Mikołaja? No, może być. Może być? Lila odprowadzona. Ruszam spod szkoły, tak jak wam mówiłam, jadę do Aldika, nie wiem czy dalej, raczej nie. Nie jest zimno, powiem wam, że słoneczko zaczęło wychodzić, także pogoda się ogólnie poprawiła, co mnie bardzo cieszy, bo rano było tak depresyjnie, ale my się nie poddajemy, już sobie muzyczkę świąteczną w samochodzie odpaliłyśmy, pośpiewałyśmy, mówiłam Lili moje ulubione piosenki, ona mi swoje, także u nas jesteśmy od rana dziewczyny rozśpiewane. Kocyki świąteczne, fajne. I bardzo dużo rzeczy w Aldiku jest z Friendsami. Co się dzieje, moi drodzy, to jest istny zakupowy szał dzisiaj. Mamy poniedziałek, ale ja wam powiem, że się tego nie spodziewałam. Kolejki do kas po 7 osób, wszyscy pełne kosze. Zakupy tak jakby robią na weekend, chyba chcieli, znaczy na cały tydzień, tak jakby chcieli w weekend, pewnie siedzieli w domach, wiecie, bardziej, a dzisiaj ruszyli tak samo jak w sumie ja. No i powiem wam, że się przestawiałam z 3 kas, żeby to troszkę przyspieszyć, bo zauważyłam, że pod koniec sklepu właśnie stoi więcej osób już do kasy, a ja jakby cofnęłam się przez sklepik, podeszłam do tej kasy, która była pierwsza i praktycznie podeszłam wtedy od razu, ale straciłam z 10-15 minut wcześniej. Jadę do domu, jestem już mega głodna, parę rzeczy kupiłam, ale powiem wam, że miałam jechać dalej na zakupy, ale nie ma mowy, bo jak tyle ma być ludzi, to jest to dla mnie żadna przyjemność, ja odczekam, może jutro z dziewczynkami pojadę i wtedy będzie troszeczkę luźniej. Pokażę wam tak szybko, moi drodzy, co ja tutaj dzisiaj kupiłam. Tutaj są dokładnie zakupy, tak z ciekawości wam powiem, bo niektórzy się często interesują, czy w Anglii jest ogólnie drogo. Aldi to jest jeden ze sklepów, uważam, tańszych, jeśli chodzi o spożywkę, a ja go mam najbliżej teraz, więc jeśli muszę podskoczyć po chleb, to jest mój chleb, jak widzicie, tak, ja jak podskakuję do sklepu po chleb, to wracam i tak z jakimiś tam innymi zakupami. I na te zakupy wydałam 40 funtów. Już wam mówię, co kupiłam. Kupiłam 12 jajek, kupiłam pomarańczy i to dosyć dużo kupiłam. Część chcę na choinkę, część do jakichś dobrych herbatek. Kupiłam 3 papryki. Mam ochotę zjeść jakieś warzywa smażone na patelni, jakieś właśnie papryki i tak dalej. Kupiłam chleb. Ten chleb smakuje jak chleb polski. No tutaj, słuchajcie, rozpusta. Zobaczcie, nawet widzicie, etykieta się świeci na czerwono, czyli to są produkty mniej zdrowe, ale nie mogłam się powstrzymać, ja dawno nie jadłam. To jest słony karmel i belgijska czekolada w takim opakowaniu. Powiem wam, że ślinka cieknie. I tutaj mam makaron. Kolejna rzecz, to było, to wzięłam takie na szybko na obiad kurczaki w takiej lekkiej panierce. To jest ogólnie świeże danie, żadne mrożone i nie jest takie, wiecie, wielkiej panierze, tylko w takiej średniej. Wzięłam też pomidory w puszce, 2 masła niesolone, pieczarki, bo tak jak mówiłam wam, mam ochotę na warzywa. I zobaczyłam, że są lampki, tych lampek jakoś mam wrażenie, że w tym roku w kółko jest nam za mało. No fakt, że mieszkamy w domu, każda z dziewczynek chce mieć trochę ozdób, 3 choinki, no więc wzięłam kolejne, właściwie to powinnam wziąć 2 opakowania, teraz sobie uświadomiłam. Tu wzięłam jeszcze jakieś takie pieczywko, takie inne, wiecie, można sobie tutaj rozciąć coś na
wkładać jakiś właśnie warzywek, wędlinki. Dalej, to czego nam brakowało i co roku obiecywałam sobie, że nie, no za rok to już na pewno dokupię i za każdym razem, kiedy wyciągamy ozdoby choinkowe, się okazuje, że ja tych haczyków nie dokupiłam. Więc jak zobaczyłam je dzisiaj w Aldiku, to od razu się uśmiechnęłam i wzięłam dwa opakowania. Następnie wzięłam krem. Ten krem tylko dlatego wzięłam, że mi się kończy, a chcę kupić sobie taki, wiecie, jakiś lepszy krem, ale że teraz no nie mam na to czasu, a może Mikołaj mi przyniesie, to kupiłam dzienny krem z filtrem SPV 15, kawiar, lakura i ten kremik, zapłaciłam za niego 6 albo 7 funtów, więc też nie jakiś tam mega, wiecie, tani krem, taki bym powiedziała średnio tani. Tutaj wzięłam do czyszczenia, bo coraz bliżej porządków, drewna, między innymi, można czyścić meble i też drewniane. Bardzo lubię tej właśnie firmy Lacura żel pod prysznic, najbardziej lubię ten z takim bordowo-brązową, no wiecie, górą, a ten to pewnie będzie bardziej taki mdły zapach. Nie, nawet nie. Ale on jest bardzo wydajny, bierzecie kropelkę i naprawdę i niedrogi i wydajne. Następnie mleko bez laktozy obowiązkowe, śmietana, ogórek jeden i baterie. No teraz te baterie, miałam dwa opakowania, przez te wszystkie lampki, różne ozdoby choinkowe już się zużyło, więc dokupiłam dwa kolejne opakowania. A oczywiście nie może zabraknąć papieru, no bo teraz też wiecie, mycie okien i tak dalej. Bułki do piekarnika, no i żebym znowu nie przyjarała jak wczoraj. Dwa soft cheese, coś pod koniec tygodnia planuję z nimi zrobić, takie zwykłe białe serki i mango. Mango w ogóle było w mega taniej cenie też w Aldiku, był duży wybór, więc się skusiłam. No i tak oto wyglądają te zakupki, takie wiecie, szybkie, poniedziałkowe. A tutaj zobaczcie, ktoś tu się cieszy, że ma zabawkę. Co ty robisz, rabuś? Rabuś, co ty robisz? Co ty wyprawiasz? Co ty wyprawiasz? Taka głodna, moi drodzy, że nawet mi się nie chce chować tych zakupów, więc chyba wyciągnę polską szyneczkę i zjem sobie szybko śniadanie. Jejku, myślałam, że nadepnęłam na kota. I zjem szybko śniadanie, dopiero pochowam te rzeczy. Później taka chwila dla mnie. Wiecie, jakaś herbatka szybka przy śniadanku i potem... No właśnie, okna, nie pada deszcz, słońca już też oczywiście nie ma, ale chyba wezmę się za okna, słuchajcie, trzeba pomalutku zacząć sprzątać, ja sobie postanowiłam, że od poniedziałku, ja nie mam też, tak jak Wam mówiłam, sprzątania typu, nie wiem, w szafkach kuchennych, no bo to wszystko było czyściutkie, niedawno się wprowadziliśmy, ewentualnie przetrę, o, tu moi drodzy, tu na górze, w sensie tych szafek. Tak wygląda moja dzisiejsza dziwna kanapka. Serek, papryka, łosoś i pieczywko takie. Wyjęłam właśnie z Aldika te lampki z opakowania i muszę Wam powiedzieć, że chyba pierwszy raz mi się trafiło, że baterie były dołączone do zestawu. Także bardzo, bardzo duży plus dla firmy Perfect Christmas, bo rozumiem, że to jest nazwa firmy, bo naprawdę bardzo rzadko, przynajmniej mi się nie trafiło, możecie dać w komentarzach, czy jak kupujecie rzeczy, to są baterie w środku, czy raczej nigdy nie ma. Ja już tutaj zaczęłam otwierać. Tam jeszcze inne baterie i powiem Wam, że zepsuła mi się jedna ozdoba świąteczna i tak naprawdę mieliśmy ją chyba tylko jeden rok, także jestem trochę zdołowana, może Artur zajrzy, no ale póki co to wymieniłam baterię i ona nadal nie działa. A teraz chcę sprawdzić te lampki. Dobra, już widzę, że się będą świeciły, że wszystko będzie ok. Czy tu się coś będzie zmieniało? Nie wiem, czym się różni ten program od tego. Ale ładne. W sumie takie żółte, fajne światło. Podoba mi się. Zobaczcie. Dorwę się w końcu do tego deserku. Później zostawiam sobie często takie szklane słoiczki, bo one są fajne do sosów. Ale kawka już gotowa. Mniejsza ilość, bo ja piję w filiżance, a że chciałam w świątecznym kubku, to sobie musiałam zrobić mniejszą
ilość i zjem. Myślę, że nie dam rady całego, że to będzie bardzo słodkie, ale chociaż troszkę. Mam mi śmieciok, no ale moi drodzy, ja sobie przypomniałam, że ja dla Was nie zmontowałam vloga na dzisiaj. Ja jakoś taka wyluzowana sobie, wiecie, funkcjonuje, a tu się okazuje, że ja nie mam dla Was mikołajkowego akurat vloga na dzisiaj, więc robię tą kawę, szybko montuję, mam nadzieję, że szybko mi się zejdzie i dopiero później wezmę się za... Za co? Za okna. W ogóle obiad dzisiaj mam, a godziny mi mega szybko uciekają. Mamy już prawie 12, a tak naprawdę nic sensownego to ja dzisiaj chyba oprócz zakupów, zawiezienia dzieci nie zrobiłam. Dobra, zrobię jeszcze przy Was teścik, ale to jest mięciutkie. Ja myślałam, że to będzie takie, wiecie co, że to będzie takie mega gęste. To jest nawet gorzkie. Karmelowe, lekko gorzkie, czekoladowe. Ja to zjem jednak. To jest pyszne. To jest pyszne. Kiedyś jadłam bardziej słodkie, chyba z Tesco. I były o dwie warstwy. Tak jakby ser biały taki, wiecie, cheesecake, a na górze była czekolada. Ale to jest fajne. To zjem całe. Film zmontowany i nie ma co już przeciągać. Biorę ręczniki papierowe, zabieram się za mycie okna w salonie i w kuchni i od razu powiem Wam, że będę się lepiej czuła, bo będę wiedziała, że coś tam zaczęłam. Ustroiłam też lampki na schodach, przyczepiłam, ale brakuje mi jeszcze tego łańcucha zielonego, którego można powiesić na schodach, bo chciałabym, żeby było tak przytulnie. Lampeczki oczywiście się będą wieczorem już palić. Zostawiamy też skarpety. Szkoda tylko, że nie mamy jeszcze odnowionych schodów. Ale nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić naraz. Może dzisiaj znowu się wezmę za szlifowanie, bo zostało mi tych schodów jeszcze trochę do wyszlifowania, ale że to tak szło jak krew z nosa, to zostawiłam i zajęłam się innymi rzeczami po prostu. Może dzisiaj do tego wrócę, ale tego jeszcze nie wiem. Okno w kuchni już umyłam, za chwilę biorę się za ten parapet, za to okno i od ogródka strony, ale jeszcze moi drodzy, chcę wytrzeć te lampy nad stołem, dlatego że tu, w tym miejscu kurzą się te piękne żarówy i trzeba je wytrzeć, szczególnie teraz, póki ich jeszcze nie włączam. Co, Robiniu? Też chcesz pomóc? Będziesz robił, tak? No dobra, także my z Robiniem zabieramy się za pracę. Jak mi na którejś z tych lamp zostają jeszcze, moi drodzy, takie kawałki, wiecie, po papierze do mycia, to biorę, zaraz Wam pokażę co. O, dokładnie, biorę to i teraz będę w tych zakamarkach pozbywać się tych, wiecie, okruszków kurzu z papieru. Teraz mam już pewność, że wszystko jest fajnie wytarte, aż błyszczy. A wcześniej jak wycierałam tylko papierem, czy na sucho, czy troszeczkę z glass cleanerem, to jednak zostawały takie, wiecie, kawałeczki właśnie pyłku. Moi drodzy, już jest po południu. Powiem Wam, jaką mieliśmy akcję. Jak przywiozłam dziewczynki ze szkoły, to chcieliśmy z Arturem wyjść coś tam na ogródek i tatuś zahaczył nogą o choinkę i choinka rypnęła nam na podłogę. Nie może być inaczej, to już jest u nas chyba tradycja. Ja nie wiem, co jest grane, że co roku nasza choinka musi wylądować na podłodze. Stłukła nam się kolejna bombka, a miał być challenge nie zbić więcej bombek. No ale niestety, dwie nam się w sumie stłukły. Pokazywałam Wam w poprzednim filmie taki lizak fajny, różowy. Nie, o, teraz go nie widać. Taki. No i niestety jest pęknięty, jedna bombka cała pękła. Ja nie wiem, my to chyba metalowe i drewniane bombki powinniśmy kupować, bo niezłe było zamieszanie w ogóle. Powiem Wam, ustawić na nową tą choinkę i w ogóle stojak jest na trzy, że tak powiem, części na dole, a powinien być na cztery. Wtedy by utrzymał taką ciężką choinkę, ale też swoją drogą Artur zahaczył po prostu o kabel do światełek, no i ona się tak podcięła. Mati zaczęła krzyczeć, bo to było przy obiedzie. Psycho.
on był normalnie, mówię wam, sprzątania, co nie miara. Ale też przychodzę do was, żeby wam powiedzieć, że cieszę się, bo w końcu przyszły do mnie zdjęcia. Czekałam bardzo długo, bo miały być chyba w czwartek, a mamy poniedziałek, także troszeczkę opóźnione. Jeszcze ich nie obejrzałam, bo szybciutko wystawiałam dla was vlogmasa. I chciałam wam też powiedzieć z tego miejsca, że ten vlogmas, który teraz oglądacie, to jest ostatni vlogmas w ciągu. Nie będzie więcej vlogmasów jeden dzień po drugim. Z różnych względów. Po prostu mamy bardzo dużo swojej, wiecie, swoich zajęć, swojej pracy, a ja naprawdę bardzo dużo angażuję czasu w to, więc stwierdziłam, że filmy będą się pojawiały, vlogmasy, tylko że bez takiej presji, wiecie, montowania po nocach i tak dalej, tylko po prostu normalnie będę wystawiała filmy tak, jak wystawiałam, co drugi dzień. Raczej nie będę, raczej postaram się, moi drodzy, żeby te filmy nie były co trzy dni, tylko co dwa dni. No taka jest moja decyzja. Oczywiście otworzę magiczną skrzynię do końca z nagrodą dla widza i w kolejnym filmie powiem wam, kto wygrał w pierwszym rozdaniu. Dzisiaj już widzieliście, że jest rękawica. W kolejnym vlogmasie, przez to, że będzie przerwa co drugi dzień, to wylosuję dwie nagrody w magicznej skrzyni ja albo Matysia. Ale damy sobie też troszeczkę teraz czasu, żeby poogarniać takie, wiecie, rzeczy, które no nie byłyby ciekawe do vlogmasu. Ja jeszcze chcę dokończyć trochę właśnie, szlifować schody, coś tam z jakimiś listwami jeszcze porobić, coś tam pomalować, więc no to nie jest ciekawe dla was, jest mało świąteczne, a będę przychodziła do was jednak z takimi bardziej świątecznymi filmami, także mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. I będziemy się i tak widywać, tylko po prostu nie tak codziennie. Niezła była akcja z choinką, co? No, ja tak się przestraszyłam. No, wiem. Ale jak fajnie, zobacz, na schodach nam lampeczki się świecą teraz wieczorem, bo ja dzisiaj przyczepiłam. A co to za tańce? Jakiś balet czy co? Nie. Jeszcze dzisiaj musimy z dziewczynami pokroić te. Chłupiłam haczyki i pokroimy... jak to się nazywa? Tak, pomarańcze i wy sobie możecie zaczepić parę na choinkę i ja tutaj też zaczepiam. Ja nie suszę pomarańczy, ja wieszam tak normalnie i powiem wam, że bardziej nawet mi się podoba ten efekt, bo zanim one uschną, to są takie piękne pomarańczowe, jak się zapali lampeczki, to aż przez tą pomarańczę tak przyśwituje pięknie barwa, więc naprawdę wygląda to pięknie. No, i pachnie jeszcze ładnie. I pachnie jeszcze pomarańczami, więc już w ogóle jest rewelacja. I przyszły zdjęcia, to nie jest żadna, moi drodzy, współpraca, zaraz otworzę, obejrzę tych zdjęć, bo dużo, fajnie, bo już będę mogła wypełnić trochę ramek, albumów, odwicki album, może coś tam wpadnie, chociaż tam był jeden świąteczny, drugi z domem, a akurat tutaj nie było takich zdjęć wywoływanych, więc w sumie nie. Tu bardziej pójdą do ramek i do wcześniejszych albumów, które miałyśmy. Także w sumie zamawiałam z takiej stronki, jak widzicie, i powiem wam, że bardzo tanio. Zobaczymy zaraz, jaka jest jakość. Już widzę, że zdjęcia są naprawdę fajnej jakości. To są zdjęcie, na przykład to zdjęcie jest zrobione, pierwsze zdjęcie moim telefonem. Tutaj mam jakieś zdjęcie z Grand Canary przy tym przepięknym drzewie. Tutaj troszkę prześwietlone, ale tak było też w telefonie, ale i tak piękne kolory. Dziewczynki w drodze do wcześniejszej szkoły. Tutaj angielska wieś, bardzo ładne zdjęcie, lubię je, więc też je wywołałam. O, tu z dziewczynkami jakie piękne zdjęcia, naprawdę kolory są bardzo nasycone. Ja za chyba 170 coś zdjęć, muszę znaleźć paragon, zapłaciłam niecałe 17 funtów, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo, bardzo mało. O, jakie piękne, zaraz będziemy z dziewczynami je oglądały. Właśnie Matysia coś mi da w prezencie i mam zamknąć oczy. Jedną z tych rzeczy już widziałaś, to się najpierw podam tą, którą widziałaś. Tak, dostałam od Matysi dzisiaj taką piękną ozdobę. To jest dla wszystkich na... I znowu trzeba ją podpisać, skarbie, z którego ona jest roku i ile miałaś wtedy lat, bo to będzie kolejna ozdoba. A ja kupiłam dzisiaj haczyki w Aldiku, więc fajnie, bo możemy też te pomarańcze powiesić na haczykach i też taką piękną. Dziękuję, śliczna jest. I cudowna. Też dla wszystkich. Dobra. Jest dla całej rodzinki, nawet dla... Dobra. O, nie patrz. Już? Czekaj. Obróć się. I o tak. Wow, jaka ładna. I bardzo próbowałam. No, ale piękna. Zobaczcie, jaką piękną dostałam od Matysi kartkę. I w ogóle jaką wielką. Wow. Tak. I mama, mogę przeczytać sobie? Ja mogę. Tu mam dat. Rabuś. And Lila. Rabuś pierwszy wymieniony nawet niż Lila w tym roku. No, przeczytaj, jak chcesz sama.
ale czas. I hope you have a very merry, jolly, great, amazing and fun Christmas. I also hope you have a magnificent new year. Kocham cię. Napisać po polsku też? Ej no. Też cię bardzo pocałuję. I wtedy jest Merry Christmas, Merry New Year. Ty. Piękna, naprawdę. Exo, exo. No śliczna. I w ogóle taka czerwona świąteczna, piękna. Bardzo mi się podoba. Wybrałam czerwony, bo to był świąteczny. To mandat, Rabuś and Lila. Jak to fajnie brzmi. Tak dobrze napisałam Rabuś. Postawisz? Dziękuję, naprawdę piękne. I tą ozdobę. Ja. Mama, a dobrze napisałam Rabuś? Rabuś. Tak. Naprawdę? Tak. Okay. Jak mi miło. A tu Lilusia, zobaczcie, wybiera sobie zdjęcia do swojej ramki, do swojego pokoju. Wybrałaś, Lilusiu? Poczekaj. Przynieś ramkę, powkładamy zdjęcia. Jestem chyba nawiedzona, ale wiecie co zrobiłam? Zamówiłam kolejne 200 coś zdjęć. 205 czy 204, bo nie ma wszystkich zdjęć, które chcieliśmy, żeby były, a naprawdę fajnie dosyć są wywoływane, więc stwierdziłam, że jeszcze domówię. Moi drodzy, dzisiaj kończę vlogmasa. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Ja się przebieram, zabieram się za takie, wiecie, prace brudne, więc już nic tu ciekawego dzisiaj dla Was nie nagram. Muszę jeszcze tutaj poskładać pranie, jak się wyrobię, znowu zmywanko. I tak w kółko, i tak bez przerwy, ale sami wiecie, jak to teraz jest. I chyba powieszę albo położę tego fajnego renifera. Jest, super wygląda. Właśnie jeszcze miałam pomarańcze pokroić. Widzicie, cały czas ten czas ucieka. Godziny lecą. Może zatrudnię dziewczynki do tego, to troszeczkę mi pomogą i będzie zrobione. Możesz pokroić w plastry. Dla ciebie też pokroi Matysia, ale wolę, żeby ona, bo ona trochę lepiej... To będą haczyki. Brakowało nam do bombek różnych, kojarzysz? Kupiłam haczyki. Jakby na moją bombkę? No, jak masz, to dawaj. I nóż, tylko wiesz co, nie wiem który. Ten jest taki dosyć. I patrz, pierwszy odkrajasz. O, drugi też taki średni. I takie. Albo wiesz co, może ja ci pokroję te pierwsze. Tylko dziwna pomarańcza. Dziwna akurat, no. Mało ma miąższu w środku, a dużo... Ale pachnie świętami, pomarańcze. O. I teraz trzeba pomyśleć, jak to zrobić, żeby zaczepić te haczyki. Może, wiem jak, patrz. Możemy włożyć tak i nie trzeba będzie nitką ani niczym. I tak jakby musisz poprzekładać, tylko później trzeba rączki umyć. O. I mamy pierwszą bombkę. Pomarańcza. Moi drodzy, zabieram się za pracę, przebrałam się już, dziewczyny się zamknęły w pokojach, żebym im nie kurzyła. I na dzisiaj kończę vlogmasa. Serdecznie Was pozdrawiam, buziaczki, pa!